Rok 84 Orwella po raz pierwszy czytałem w liceum, bodaj w trzeciej klasie liceum. To był taki bardzo ważny okres, bo zaczynała się Solidarność i takie rozbudzenie zainteresowań społecznych. I wtedy po raz pierwszy czytałem Orwella i nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia, bo wydawało mi się to okropną fantazją. No dziś już o tym inaczej myślę. Rozmawiałem ostatnio z moim synem 15-letnim, który w czasie naszych wakacji tegorocznych przeczytał, sam z własnego zainteresowania przeczytał rok 1984 i mówił właśnie o dwójmyśleniu. Mówił o tym, że w jego rzeczywistości, wśród jego rówieśników, to normalne. Tak jest, że w jednej dziedzinie myśli się o kategoriach honorowych, na przykład jak grają w piłkę, a w innej dziedzinie, w której chodzi na przykład o moralność, uczy się ich, żeby nie brać kategorii honorowych, bo to kategorie faszystowskie, nietolerancyjne. I dla niego, 15-latka, zderzenie honoru i tolerancji pojmowanej tak, jak dzisiaj się ją pojmuje, było właśnie takim dwójmyśleniem Orwella. On to zresztą wyłapał w książce i mówił mi o tym. Policja myśli i totalny nadzór w czasie mojej pierwszej lektury, to był początek lat 80., wydawało mi się to nieprawdopodobne, nawet w ustroju komunistycznym, w którym wówczas żyliśmy. Dziś traktuję to jako reportaż, jako coś, co się dzieje, co jest realnością, coraz bardziej smutną, bo ta realność się pogłębia z tygodnia na tydzień i ten Orwell przestaje mieć w ogóle znaczenie jako literatura, a zaczyna mieć znaczenie jako reportaż, dziennikarski zapis faktów. To jest przerażające. Dziś można powiedzieć, skąd on to wszystko wiedział. Przyglądając się działalności telewizji publicznej, ale też telewizji komercyjnych, które działają w Polsce, ale też działają w innych krajach, w których miałem okazję oglądać telewizję, no, widzę po prostu działalność Ministerstwa Prawdy Orwella. Widzę taki zamysł, żeby pozbawić nas myślenia, krytycznego myślenia, myślenia w odniesieniu do wartości i do zasad, które nie są tak zmienne jak rzeczywistość. To wszystko razem stwarza upiorne wrażenie. Zresztą dziś lektura Orwella, którą w te wakacje miałem okazję uczynić, bo jakby starałem się wniknąć w świat mojego syna, który czytał to po raz pierwszy i wybrał sobie tę książkę jako swoją lekturę, no byłem bardzo zdruzgotany, bo kilkadziesiąt lat temu pisanie tak o rzeczywistości, którą teraz przeżywamy, to jest bardzo profetyczne. I jak mówię, wracam do tego pierwszego mojego zdania. Skąd on to wszystko wiedział? Że tak będzie. Telewizje nie przekazują żadnych informacji, tylko propagandę. Gazety nie przekazują informacji, tylko propagandę. Serwisy radiowe, jakkolwiek nazywane są informacyjnymi, to są propagandowymi serwisami. Media stały się narzędziami zniewalania. A z drugiej strony no mamy Ministerstwo Sprawiedliwości, które niewiele ma wspólnego ze sprawiedliwością. Mamy Ministerstwo Zdrowia, które jest ministerstwem choroby, i to jednej choroby, COVID-19, dziś. Mamy Ministerstwo Pracy, które myśli o tym, jak pozbawić wszystkich pracy. Mamy Ministerstwo Gospodarki, które myśli o tym, jak pozbawić przedsiębiorców źródeł utrzymania. I tak można wymieniać. Mamy konstytucję, która codziennie jest deptana. I mamy ustawy, które są sprzeczne z konstytucją, a są uchwalane i są obowiązującym prawem. Mamy demokrację, która w istocie nie istnieje, bo mówiąc krótko, gruby bąk przez sieć się przebije, a chuda mucha zostanie. Więc to wszystko razem pokazuje, jak bardzo postąpiło takie zjawisko, które
Jean Baudrillard nazwał symulacrum. Oderwanie słów od ich znaczeń. Do tego stopnia, że słowa stanowią zaprzeczenie swoich prawdziwych znaczeń. Bo ja wierzę w to, że słowa mają prawdziwe znaczenia, a nie takie, jak dziś używane są w języku propagandy. Prywatne media podają taką propagandę, za jaką otrzymują pieniądze. Czy to są pieniądze od sponsorów, czy to są pieniądze z reklam, czy też są to pieniądze właścicieli tych mediów. Dziś każdy, podkreślam każdy, przestępca, zboczeniec, malwersant może sobie założyć telewizję, radio, gazetę i upowszechniać taką prawdę, jaka mu się podoba. I to nie ma wiele wspólnego z demokracją, bo jest to narzędzie do zniewalania tysięcy umysłów. Czyli Ministerstwo Prawdy. Dzisiaj media to jest Ministerstwo Prawdy. A dlaczego media mówią jednym głosem? Dlatego, że jest bardzo niewiele źródeł finansowania mediów dziś w świecie całym. 9 korporacji właściwie włada wszystkimi mediami dużymi. Dziś mamy do czynienia z rozpadem wszelkich więzi. I to rozpadem kontrolowanym, dlatego że są na to przeznaczane ogromne nakłady finansowe. Są całe instytucje, które wyspecjalizowały się w tym, żeby kobiety nie były kobietami, mężczyźni mężczyznami, dzieci dziećmi, żeby rodzice nie mogli wywierać wpływu na dzieci. Kiedyś, 10 lat temu byłem w kibucu, marksistowskim kibucu w Izraelu. I tam dzieci, jak zjadły śniadanie, szły na wychowanie przez społeczność do tak zwanego domu kultury. I w tym domu kultury przebywały do wieczora, gdzie były wychowywane przez społeczność, czyli czytaj przez marksistów. Wracały do domu, żeby się przespać. Rodzice nie mieli prawa przerwać takiego cyklu, ponieważ tak zarządziła społeczność tego marksistowskiego kibuca. Dziś w takim kibucu powoli zaczynamy żyć wszyscy. Rodzice tracą dzieci, dzieciom odbiera się dzieciństwo, walory dzieciństwa, czyli niewinność, otwarcie na świat, ufność, prawdę, zachwyt pięknem. To wszystko się już dzieciom odbiera, bo dorosłym odebrano to już dawno. Jeżeli dzieci zostaną wychowane bez piękna, bez prawdy, bez dobra, to zakończy dzieje społeczne. Orwell pomylił się o 40 lat. Tylko tyle. Dziś żyjemy w rzeczywistości, którą on wtedy opisał. Dlaczego ludzie nie walczą o wolność? Bo już nie mają takiej potrzeby. Dawno wolność została zmieniona na iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. To jest tak jak z jeńcami, którymi władały ludy tureckie. Była taka tak zwana praktyka mankurtów. Mankurt to był ktoś, komu włożono na głowę woreczek ze świeżej skóry koźlęcej, młodej. I ten woreczek kurczył się na jego głowie pod wpływem słońca. Obciskał mózg. Aż w pewnym momencie ten mankurt stawał się posłusznym niewolnikiem. I takim już był. I dziś wydaje mi się, że media stały się tym woreczkiem na głowie, który obciska mózg. Pozbawia nas genu wolności. Ten gen został nam wycięty. Nam, czyli ludziom współczesnym, bo tak mało ludzi się buntuje, tak mało ludzi ma odwagę mieć swoje zdanie. To wszystko zatrważające, ale dopóki jeszcze żyją ludzie, którzy to widzą, to tak jakby w takim filmie z lat 80. oni tu są. Naraz bohater ubiera ciemne okulary, przez które widzi obcych na planecie Ziemia. On ich zauważa, rozróżnia na ulicy. No, oczywiście jest to przyczyną ogromnych perypetii, ale ci, którzy mają jeszcze ten gen wolności, widzą całą resztę przez te okulary prawdy. I to jest smutne, bo zamiast twarzy widzą czaszki. I to jest dzisiejsza rzeczywistość. To są czaszki ludzi, którzy tak naprawdę nie żyją, tylko funkcjonują. Ekonomia ma ogromny wpływ na naszą wolność i to nie jest marksistowskie twierdzenie, tylko obserwacja rzeczywistości. Najbardziej na wolność mogli sobie pozwolić ludzie, którzy posiadali pieniądze.
niekoniecznie magnaci finansowi, bo oni akurat zwiększają tylko swoje zasoby ciągle, ale tak zwana klasa średnia. Ludzie, którzy mieli na to, żeby nie martwić się o codzienne rachunki. Mogli wtedy myśleć, oddawać się czynnościom estetycznym, sublimować, mówiąc krótko. I dziś ludzie tacy jak Schwab, ale także architekci zmian, które się dokonują, zmierzają do tego, żeby klasę średnią zniszczyć, a tym samym zniszczyć ostatnią grupę ludzi, których stać na wolność. Bo ludzi najemnych rzadko stać na wolność, nie mają na to czasu. Ludzi zapracowanych, którym się doda jeszcze pracy, nie stać na to, żeby myśleć o górnolotnych sprawach. Oni muszą myśleć o tym, żeby utrzymać się przy życiu, żeby utrzymać swoje rodziny przy życiu, na statusie egzystencjalnym. I myślę, że zamysł operacji na pieniądzu i światowej ekonomii polega na tym, żeby po pierwsze zniszczyć klasę średnią, a po drugie całkowicie skontrolować ludzi w ich zachowaniach ekonomicznych. Stąd też istnieje nacisk na wprowadzenie pieniądza elektronicznego i likwidację gotówki. Tym sposobem jedna z ostatnich dziedzin wolności, jaką była wolność wydawania pieniędzy, takich podstawowych zachowań ekonomicznych, zniknie. Państwo będzie kontrolować nasze wszystkie dochody, ale zacznie kontrolować nasze wydatki. Napisałem teraz taki scenariusz komiksu, który się ukaże w moim wydawnictwie pod tytułem Zaraza z Wuhan. I tam są takie sceny, kiedy jeden z lekarzy z Instytutu Wuhan zaczyna mówić o tajemniczej chorobie, która wymyka się z laboratorium. To Li Wenliang, postać istniejąca realnie. Człowiek, który został zabity przez reżim chiński za mówienie jako jeden z pierwszych prawdy o zarazie z Wuhan. Jego rodzina zniknęła, nie ma śladu po jego istnieniu. W Chinach to jest już codzienność. W naszej kulturze, kulturze Zachodu, to dopiero się zacznie. Ludzie będą znikać, ślady po nich będą wymazywane, tak jak jagoda ze słynnego zdjęcia ze Stalinem. Kiedy już jagoda był nieprawomyślny, został stracony, został wymazany także ze zdjęcia, wyretuszowany. Tak będzie retuszowana historia, tym bardziej, że będzie już w zapisach elektronicznych, w bibliotekach elektronicznych, gdzie można bez śladu zmieniać i korygować wszelkie informacje. I tak będziemy my też istnieli. Znaczy, jak będziemy przedstawicielami opozycji wobec systemu, ludźmi krnąbrnymi, znikniemy bez śladu pewnego dnia. System kredytu społecznego i tak zwanych indeksów obywatelskich to jest system totalitarny. System komunistyczny, faszystowski albo nazistowski. System prowadzący do zbrodni. Przeciwko temu się musimy buntować, choć pewnie skończy się tak na placu Tiananmen, kiedy buntowali się studenci, zostali rozjechani czołgami. Przez tych samych chińskich komunistów, którzy rządzą dziś w Chinach. Chinami włada w zbrodniczy reżim, który morduje nie tylko Ujgurów, ale i Falun Gong i wiele innych grup społecznych. Morduje też Tybetańczyków. I świat na to patrzy spokojnie, bo ma z tego korzyści ekonomiczne. Tylko nie zauważa, jak zaraza chińska, i to nie w rozumieniu SARS-CoV-2, tylko w rozumieniu zbrodniczego systemu kontroli nad ludźmi, zaczyna przenikać do wszystkich społeczeństw. Czasami wygląda na to, że elita finansowa świata dogadała się z Chińczykami i wspólnie próbują wprowadzić system kontroli nas wszystkich. To niebezpieczne. Dziś jeszcze, w roku 2021, jak o tym mówimy, to wygląda jak niezdrowe emocje, jak mówienie o fantazjach. Niestety za kilka miesięcy to już nie będzie tak brzmiało. Będzie to brzmiało tak, jak brzmiały wcześniej dyskusje o paszporcie szczepionkowym, o testach wymaganych w czasie podróży, o niewpuszczaniu na przykład samolotów ludzi, którzy nie mają odpowiednich certyfikatów. Wszyscy wtedy mówili, jak, że to niemożliwe, do tego nie dojdzie. Doszło. W ciągu kilku miesięcy doszło i ludzie godzą się z tym.
godzą się z takim systemem, z takim życiem. Więc pogodzą się także i z tym, że będą trzymani za twarz, że każde ich zachowanie będzie kontrolowane i że będą znikali. Z tym wszystkim ludzie się pogodzą w swojej masie. Mam nadzieję, że będą jednostki, które będą z tym walczyły, polegną, ale będą z tym walczyły. Musimy zauważyć jedną zasadniczą prawdę, że od 2008 roku, od kryzysu bańki spekulacyjnej na nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych, kiedy upadł Lehman Brothers, nie ma już pieniądza fiducjalnego. Nie ma już pieniądza, któremu można zaufać. Pieniądz jest drukowany w nieprzytomnych ilościach. Pieniądza jest w obiegu elektronicznym kilkukrotnie więcej niż tego wydrukowanego. I w żaden sposób pieniądz nie odzwierciedla ilości towarów, usług i pracy na rynku. A zatem mamy do czynienia z ogromnym oszustwem dokonanym przez tych, którzy mają władzę nad kreacją pieniądza. I te kręgi zorientowały się, że to może spowodować wielki krach i wielką rewolucję. A zatem przygotowały kryzys, w czasie którego pozbędą się tego balastu. Oczywiście kosztem zwykłych ludzi. Ludzie zostaną okradzeni, już są okradani w czasie tak zwanej pandemii i zostaną doprowadzeni do skraju ubóstwa, w którym będą musieli pozostać klientami albo wielkich korporacji, albo rządów. To co wychodzi na jedno, dlatego że wielkie korporacje dziś sprawują kontrolę nad rządami. Dziś kryzys głodu na świecie jest wywoływany sztucznie przez kręgi finansowe. Kręgi finansowe pełnią dziś rolę Stalina z okresu wielkiego głodu na Ukrainie. Stalin celowo wywołał wielki głód na Ukrainie, który spowodował śmierć ponad 3 milionów ludzi w straszliwych męczarniach, żeby przejąć kontrolę nad tym obszarem. Dziś wszystko zmierza do tego, że będziemy świadkami w ciągu niedługiego czasu wzrastającego głodu na świecie, ponieważ zanika tradycyjna produkcja żywności, hodowla zwierząt, wszystko pod pretekstem walki o klimat, co jest oczywiście iluzorycznym, kompletnie wydumanym hasłem. Ale wystarczy, żeby uśmierzać produkcję żywności. A w momencie, gdy tyle żywności jest niszczone, marnowane i gdy zanika produkcja żywności, kryzys głodu jest tylko kwestią czasu. Jest czas na bunt, ale ten bunt musi zrobić ty i ja. Nie możemy się oglądać za siebie i myśleć, że ktoś za nas będzie walczył. Bunt musimy zrobić my. Dopóki chcemy walczyć, dopóty jest nadzieja. Bo przykład jednego, drugiego lub trzeciego człowieka może pociągnąć za sobą lawinę innych, którzy myślą tak samo, albo nie wpadli na to, że można się buntować, albo bali się wystąpić. Gdy rusza machina buntu, okazuje się, że jest nas bardzo wielu. Ja myślę, że jest czas na to, żeby się zbuntować przeciwko polityce globalistów. Przeciwko temu, że w ciągu 2 lat zarzucono nam już wędzidła na twarz i usiłuje się nam założyć kneble. Trzeba się buntować, trzeba krzyczeć. Ja jestem człowiekiem zbuntowanym, nie będę ulegał globalistom, nie będę brał szczepionek, które nie są szczepionkami, chociaż jestem zwolennikiem szczepień jako metody, walki z powszechnymi chorobami. To uważam, że te substancje, które nam się wszczykuje teraz, to są substancje niesprawdzone, eksperymentalne, służące bardziej zniewalaniu nas niż naszemu zdrowiu, bo tu nie chodzi o nasze zdrowie. Ludzie umierają, nikogo to nie obchodzi. Ludzie nie mają dostępu do specjalistów, do lekarzy, do normalnej medycyny, nikogo to nie obchodzi. Bo ludzie, obudźcie się, tu nie chodzi o nasze zdrowie. Tu nie chodzi o nasze bezpieczeństwo. Tu chodzi o to, żeby uczynić z nas niewolników. Jak taki krzyk, jak mój teraz, zostanie usłyszany, to mam nadzieję, że wygramy. Że jednak zakorzenienie w Panu Bogu i w prawie naturalnym, a przypomnę, do czego mamy prawo, które dał nam Bóg. Mamy prawo do życia, mamy prawo do wolności i mamy prawo do własności. I tego nam nie wolno odebrać.
Dziś chce się nam odebrać wszystkie te trzy prawa. Nie możemy swobodnie żyć, bo będą nas szczepić. Nie możemy mieć własności, bo będzie własność powszechna, czyli ich. I nie możemy mieć wolności, bo będą nas krępować przepisy bezpieczeństwa. Trzeba to wszystko złamać, zerwać te wszystkie przepisy, rozbić kamery, które nas obserwują i ruszyć do buntu. W imię prawa naturalnego, w imię którego nasze życie ma w ogóle sens.